Siemanko ekipa, z tej strony WFT, czyli Warsaw Fishing Team. Siemano. Witamy Was na naszym podsumowaniu tegorocznego sezonu, czyli sezonu 2021. Sezon 2021 był dla nas sezonem trudnym. No ciężki, ciężki sezon. Ja uwielbiam warszawską Wisłę, warszawska Wisła. Miałem dla Was bardzo dużo materiałów do nakręcenia, dużo planów. Niestety ten rok pokazał mi, nie wiem, czy moje miejsce w szeregu, czy po prostu ryby nie brały. Ale mamy znajomych, którzy też łowią na Wiśle razem z Tobą, chłopaków spleciony, i też ten sezon był tragiczny na Wiśle. I nie tylko, bo ja przykładowo właśnie na tej pięknej wodzie często byłem na okoniach, szczupakach. Na początku sezonu małe rybki mi wyjeżdżały, szczupaki, ale okonia brak. Tragicznie. Ogólnie w ogóle w większości naszych znajomych był to sezon tragiczny i w naszym przypadku był to też sezon słaby. Może nie tragiczny, nie, ale słaby, bo coś tam połowiliśmy, ale niestety, takie są polskie realia, taki jest polski rybostan, a u nas na Mazowszu jest to w ogóle rybostan dramatyczny. No, ale raz udało się na Narwi nam połapać, niestety wtedy nie mieliśmy kamerki na zawodach, no to było fajnie, ale no to jeden wyjazd. Mieliśmy też fajny wyjazd okoniowy na Narew, tak. gdzie materiał zobaczyliście, ale od początku zacznijmy sezonu 2021. Pstrągi. A, pstrągi wypadały już fatalnie. Fatalnie, bo chyba mieliśmy trzy wypady na pstrągi. Ja miałem jednego pstrąga. I ja złowiłem chyba jednego też. Tak. I ty jednego, ale chyba wtedy kamerki też nie miałeś. Była kamerka, była, ale ja swojego pstrąga nie mam nakręconego, bo ja wtedy byłem z trójką znajomych na początku samym i to mój pstrąg też był taki. No ja tam jednego złowiłem gluta, ale to tam gdzieś tam w materiałach zobaczyliście, więc pstrągi słabo. Później lód. Później był lód, no i na lodzie tutaj się załapaliśmy nową zajawę. Bardzo fajnie, że tą zajawę złapaliśmy, bo tutaj, że tak powiem, no coś nowego u nas, nowe umiejętności, nowe wędkarstwo, nowy typ łowienia. Spoko. No u mnie na pierwsze 7 wypadów, bo ja w tamtym roku byłem pierwszy raz ogólnie na lodzie, pierwsze 7 wypadów miałem bez ryby, w ogóle bez brania. Jeszcze tą blaszką tak machałem, bo nie wiedziałem jak. I stwierdziłem tak, dopóki nie złapię pierwszego okonia, nie odpuszczam. Później złapię pierwszego, mogę sobie darować. No i co, pojechałem na naszą perełkę, zalew. Materiał jest u nas. Materiał jest na kanale i co, połapałem i od tamtej pory się zakochałem w tym wędkarstwo. Nie jesień, nie wiosna, pod lód. Tak? Tylko. No to widzicie, tutaj Michał odkrył, że w sobie nową zajawę, wędkarstwo podlodowe. Ja osobiście też lubię jeździć na lód, ale nie, ja to lubię. U mnie największym plusem tego sezonu to były okonie i tutaj, że tak powiem, najbardziej się zajarałem tym wszystkim. A to dlatego, że po prostu tego okonia jeszcze jest u nas. I w też, każdym łowisku jest tego okonia. I też otworzyłeś oczy, że niekoniecznie łupanko 3-4 gramy, mała gumka czy tam większa gumka, ale jaskółeczka 1,5 gramy. Finezyjnie. Ale tutaj podziękowania dla naszego kolegi Turtlesa, który pokazał nam, jak się to łowi. No i oczywiście pozdrawiam Siwego. Siwy, pozdrawiam Cię, bo naprawdę dużą wiedzę przekazałeś nam, jak chodziliśmy na kanał i naprawdę bardzo dużo się nauczyliśmy. No i też przynęty zrobiły roboty, no bo nie oszukujmy się, mieliśmy prawie, że podano na tacy tam zakres przynęt, jak ich używać. Tak. Wszystko mieliśmy ładnie dograne. Ogólnie okonie w tym sezonie nam dosyć dobrze dopisywało. Jeżeli chodzi o ilościowo, to ja nie pamiętam sezonu takiego w swoim życiu, żebym aż tyle łowił okonia. No ja też nie, ale ja nigdy nie jeździłem tak za okoniami. No tak, ogólnie nie jeździliśmy. To były, że tak powiem, krótkie jakieś wypady gdzieś tam na jakieś tam zawody. Ja to na zawodach najczęściej łowiłem te okonie. Ogólnie i tak ten sezon był zły, ale tak naprawdę można powiedzieć, że to był nasz najlepszy sezon wędkarski. No tak, po części tak, bo nie licząc sandacze. Bo sandacze to tragedia. Zgadza się. Ale do tego zaraz przyjdziemy. Bo przejdziemy sobie do majówki i do szczupaków na Mazurach, gdzie udało nam się pobić
swoje dwie życiówki. Ja pobiłem życiówkę na 85 cm PB szczupaka. Ja pobiłem na 89. Fajne jeziorko znaleźliśmy, też trochę je rozkminiliśmy, troszeczkę informacji od moich klientów uzyskaliśmy. Także jest potencjał w tym. I kosiory obisku. Nam też trochę kosiory pomogły. Kosiory pomogły i mam nadzieję, że kosiory będą dalej nam pomagać się rozwijać, bo kto jak nie ludzie, którzy mają praktykę, mają przekazywać wiedzę. No. 1 czerwca. Data bardzo ważna dla każdego spinningisty. Michał sezon sandaczowy zaczął na... Siemianówce. Na Siemianówce zacząłem i złapałem... Czyli legendarna Siemianówka. Tak. I co ta legendarna Siemianówka dała? Zaoferowała mi 3 albo 2 sandacze w rozmiarze od 50 do 60 cm, więc bez rewelacji, ale coś tam... Tragedii nie było. Nie było. Czyli nie jeden wędkarz jeszcze nie złowił sandacza w ogóle, a ty złowiłeś 3. Rozpoczęcie udane, prawda? Pochodziło na kiju, pogoda też była wtedy fajna, towarzysko, wyjazd był udany, więc było fajnie. Ja pierwsze rozpoczęcie sandaczowe miałem wspólnie z Michałem na Zaporówce. Oczywiście nie na Mazowieckiej, tylko gdzieś tam indziej. Sezon, w sensie wyjazd sandaczowy, pod względem sandaczy i ilości ryb, spoko. Udany. Bo byliśmy tam w kilka osób, w kilka ekip. I największy sandacz 69, ale było sporo sandaczyków takich w rozmiarach 50-60 cm. Konsumpcyjne takie. Tak, takie fileciki idealne. Film nasz powstał z tego wyjazdu. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam do obejrzenia w te zimowe dni. No i co tam dalej było? Później mieliśmy wypady nad Wisłę. Po pracy. Później... Miałeś piękny przyłów Bolenia. Jako, że jesteśmy przy Boleniach. Uwielbiam łowić Bolenie, ale tak jak na samym początku powiedziałem, warszawska Wisła w tym roku nie dawała. Słaby ten sezon. Oczywiście udało mi się tam połowić tych Boleni trochę na początku sezonu, lecz no niestety, to były krótkie ryby, to były ryby, jedna ryba na wypad, więc też materiałów nie robiliśmy z tego, bo nie chcieliśmy robić tam miesięcznego sklejania z Boleni. Może w przyszłości gdzieś tam będziemy odkładali te nasze urywki i będziemy robili takie dłuższe relacje, ale z dłuższego okresu, ale... Wolimy robić szybkie... Wypad, jeden film. No, tak jest najlepiej i my, także tak powiem, tak funkcjonujemy. No i mamy w planach oczywiście teraz zrobić konkursik dla Was. Tak jest, konkurs na 1000 subskrybentów. Dokładnie, w planie jest dać Wam 3 pakiety przynęt. Będą to przykładowo jeden pakiet okoniowy, drugi szczupakowy, trzeci sandaczowy. 3 oddzielne osoby mogą zgarnąć jakąś z tych nagród. Jak będzie można zdobyć tą nagrodę? Trzeba zostać oczywiście subskrybentem i zostawić komentarz. A jaki komentarz? Wymyślić dla nas jakiś ciekawy odcinek, jak nagrać. Oczywiście w realny, taki, żebyśmy mogli go zrealizować, a nie typu nagrajcie halibuty ze Szwecji. Tak, tego nie zrealizujemy. Albo wyjazd do Szkocji, bo po prostu najzwyczajniej w świecie fundusze nam na to nie pozwalają i życie. Liczymy na Was, liczymy na Wasze pomysły, liczymy na Wasze ciekawe, że tak powiem, tytuły. W sensie tytuły to może nie, ale bardziej jakieś wyzwania po prostu dla nas. Nie pod kątem na przykład Guma versus Jerk. Ale chociażby takie coś. Jak ktoś ciekawie to rozpisze, jeżeli nie. Tak. Po prostu wasza wena twórcza musi zadziałać. A my postaramy się ze wszystkich sił to wykonać. Ale co trzeba zrobić, żeby... Po pierwsze, brakuje nam w tym momencie na naszym kanale 170 subskrypcji do 1000. Więc trzeba zostać subskrybentem, bo nasza publika, w sensie wiele naszych filmów jest oglądanych ponad stan, w sensie takim, że mamy 800 subskrybentów, ale filmy nasze dobrze się sprzedają w internecie i na przykład mamy wyświetlenia 11 tysięcy, tak. Bądź 3 tysiące, 2 tysiące, 2,5 tysiąca, to są takie realne już. Z tym 11 to po prostu nam wystrzeliło. Bo był chwytliwy temat, ale wiele osób, wielu z Was nas ogląda i nie po prostu nie subskrybuje naszego kanału. Tak, ale to nic z Was nie kosztuje, zawsze super, dla nas to jest jakiś tam procent w głowie, że trzeba prężnie działać. No i jest to dla nas po prostu sygnał do tego, że się podoba, że zbieramy dla siebie własną publikę, więc tak, subskrypcja. Kanału, komentarz ze swoją inicjatywą na odcinek, czyli pomysłem,
a do Was powędrują 3 pakiety przynęt oraz dodatkowo polecą do Was 3 koszulki od naszej firmy, od naszych znajomych z firmy Casual Fishing Drop. Link do ich sklepu znajdziecie w opisie. Przypominam, wbijajcie do nas na Instagrama, bo mamy swojego Instagrama, gdzie dajemy relacje z nadwody, wrzucamy zdjęcia, które nie, publikowane są tylko i wyłącznie na Instagramie. Także wszystkich Was zachęcam do nas, do przybycia, dania subskrypcji oraz obserwacji na Instagramie. I najlepsze nasze filmy. Najlepsze nasze filmy... Wiadomo, kontrowersyjne. To były filmy kontrowersyjne, czyli to, co najlepiej nam się sprzedało, nazwijmy to w ten sposób, i Wy, co najchętniej oglądaliście, to były to filmy związane... PZW. PZW. Pokazaliśmy wielkie zarybienia. Na Zegrzu. Na Zegrzu, gdzie Michał był razem z Satim i tam pomagali zarybiać. Piękne zarybienia, bardzo dużo tej ryby. Film jak najbardziej bardzo dobrze się przyjął. Drugi film to jest, jak znaleźliśmy siatkę kłusowniczą na jednej z żwirowni. Pokazaliśmy Wam, jakie są realia na zbiornikach, czyli apelujemy tak naprawdę do Was, do wszystkich wędkarzy, którym zależy na przyszłości, żeby jeżeli jest jakikolwiek taki incydent, to po prostu, żeby reagować, albo zgłaszać to do odpowiednich służb, albo wziąć sprawy w swoje ręce, reagować na to, no po prostu reagować przez odpowiednie służby, i tak to chyba musi być w Polsce, bo inaczej tego się nie da zrobić. Jak nie kontrolować po prostu wszystkich wędkarzy nad wodą. Przechodzimy do planów na sezon 2022. Plan na rozwój kanału jest taki, żeby robić wyzwania. Ale w tym roku, w tym sezonie wyzwań będzie znacznie, znacznie więcej. Wydaje mi się, że taka seria kiedyś robił, taki był... Wędkarski challenge. No. Spoko taka formuła jest przekazu. Tak. Ja mam w głowie taki challenge, że jeszcze go nie było. I mam nadzieję, że zrealizujemy go jakoś w połowie maja, bo to z łódki będzie challenge. Z pontonu. Z pontonu, no. Drugim, że tak powiem, dla mnie celem na ten sezon jest pojechanie w końcu na dobre ryby. Mam tu na myśli wyjazd gdzieś za granicę i mi się marzy Szwecja. Norwegia jakaś, północ, po prostu. Ale północ. Ogólnie Skandynawia, no. I mi się marzy ta Szwecja. Nigdy nie byliśmy nigdzie za granicą. A na pewno to jest rozwój i dla nas pod względem wędkarskim i YouTube'owym. No i przechodzimy do najważniejszej tak naprawdę kwestii, czyli dziękujemy Wam, że byliście w tamtym roku z nami. I mam nadzieję, że będziecie z nami w nowym nadchodzącym sezonie 2022. I będzie Was oczywiście więcej. Dokładnie, rozwijajmy się, lećmy do przodu, Wy nam w tym pomóżcie. Nała.